Koledzy, w imieniu organizatorów Stowarzyszenia Pokolenia Brzoża Gdańskiego oraz Klubu Współczesnej Myśli Politycznej witam serdecznie wszystkich na 33. dorocznym spotkaniu pokoleń. Miło mi niezmiernie, że chcieliście Państwo przyjąć nasze wspólne zaproszenie i tak licznie zaszczyciliście swoją obecnością to spotkanie, które jest w tym roku spotkaniem szczególnym, o czym za chwilę, ale pozwólcie, że przywitam może nie wszystkich imiennie, ale przede wszystkim te osoby, które rozpoznam i widzę, nim przejdę do części właściwej. Witam serdecznie pana profesora Rejmunda Rybińskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ekologii Jerzego Śniega. Witam serdecznie panią profesor Joannę Senyszyn, europosłankę i działaczkę SLD. Witam serdecznie pana profesora Cejnowę, naszego byłego rektora Uniwersytetu Gdańskiego i kandydata SLD na prezydenta Gdańska. Szanowni Państwo, witam serdecznie kolegę profesora Wojciecha Damantowicza, współorganizatora prezesa Klubu Współczesnej Myśli Politycznej. Witam serdecznie panów profesorów Jerzego Przybylskiego i Zygmunta Sobczaka, panią profesor Barbarę Krupę Wojciechowską, która niezmiennie jak co roku jest wśród nas. Mam nadzieję, że spośród zacnego grona profesury i wybitnych pracowników naukowych nikogo nie pominęło, ale jest wśród nas kolega Zbigniew Sowa, przedstawiciel Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Bardzo witam. Aby nie urazić nikogo z obecnych, bardzo zasłużonych naszych działaczy, sympatyków i przyjaciół, pozwólcie, że ogólnie przywitam już wszystkich pozostałych uczestników dzisiejszego spotkania, które, i tutaj w tym momencie proszę aplauz, poświęcamy 90. rocznicy urodzin profesora Rejmunda Rybińskiego. Panie profesorze, jest pan osobą szczególną, Przez swoje 90 lat życia zawsze służył pan, proszę nie wstawać, panie profesorze, to jest popołudnie dla pana. To my jesteśmy wobec pana zobligowani, zobowiązani za pańską niezłomną postawę, za przekazywanie kolejnym pokoleniom magistrantów Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej wcześniej w Sopocie swoich lewicowych przekonań. Przekonanie do tego, że warto być człowiekiem dla ludzi, warto być człowiekiem lewicy, czego serdecznie wszystkim życzę, a panu gratulujemy tak zacnego jubileuszu. I prosimy o wspólne spędzenie z nami tego czasu, bo za chwilę przystąpimy do dalszej części tej uroczystości, która jest dedykowana pańskiej osobie, pańskim dokonaniom i działalności. Proszę więc spokojnie siedzieć w tym odrębnym foteliku i to nie jest za karę, tylko jako wyraz uznania i szacunku postanowiliśmy pana w taki sposób rozebrać. Także bardzo proszę, siądźmy, za chwilę będziemy realizować ten scenariusz. Zwyczajowo na każdym naszym spotkaniu pokoleń żegnaliśmy chwilą ciszy i szacunku tych spośród naszych przyjaciół, znajomych, którzy od poprzedniego spotkania nas opuścili. Więc proszę kolegę Jerzego Tarasiewicza, aby zapoznał nas z tym, kogo powinniśmy, czy kogo żegnamy. Bardzo proszę Jurku o przedstawienie. Dziękuję bardzo. Chciałbym w przyszłości, żeby nie wywoływano mnie do zabierania głosu, to by oznaczało, że wszyscy żyjemy i wszyscy jesteśmy zdrowi. Ale w tym roku niestety 3 osoby bliskie nam zmarły. Piechowski Kazimierz zmarł w wieku 98 lat. Przedwojenny harcerz, organizator spektakularnej ucieczki z obozu w Oświęcimiu wraz z 3 przyjaciółmi. Twórca słynnego filmu Uciekinier. Kilkakrotny uczestnik naszych spotkań zabierał również głos. A prywatnie 40 lat był moim partnerem bryczowym. Pochowany w Tczewie, zasłużony obywatel miasta Tczewa.
Gnowski Stefan, lat 84, opiekun szkolnych organizacji ZMS, wiceprezydent Tczewa, długoletni pracownik Komendy Wojewódzkiej OHP, pochowany na cmentarzu Łostowickim, uczestnik naszych spotkań. I wreszcie Andrzej Plona, kilka tygodni temu, lat 80, członek ZMP, były prezydent Sopotu, uczestnik również naszych spotkań, pochowany w Gdyni. Proszę wszystkich o powstanie. Koleżanki, koledzy, proszę o uczczenie chwilą ciszy tych osób, które przed chwilą kolega Jerzy wymienił. Dziękuję. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, przystępujemy do części uroczystości poświęconej profesorowi Rajmundowi Rybińskiemu. Pozwolę sobie w tym momencie jako przedstawiciel współorganizatora w kilku zdaniach przedstawić postać naszego jubilata. Pan profesor Rajmund Rybiński urodził się w 1928 roku w Warszawie. Syn żołnierza zawodowego, który osierocił profesora Rajmunda bardzo wcześniej, bo w 1934 roku pan profesor stracił ojca, a dwa lata wcześniej matkę. I w 1934 roku z Warszawy zawędrował do Gdyni. Jego opiekunem został stryj, działacz lewicowy i związkowiec, który pracował przy miejscu porcie. I zapewne z takich oto okoliczności z dzieciństwa profesor Rajmund Rybiński przesiąknął ideami lewicowymi. Okres okupacji ciężki dla wszystkich, dla profesora Rajmunda, jak sądzę, był wyjątkowo trudny, gdyż jako 12-letnie dziecko zmuszany był do ciężkiej fizycznej pracy. W wieku 14 lat został skierowany przez Arbeitsamt do pracy przymusowej u niemieckiego rolnika. Po wojnie młody Rajmund zajął się uzupełnianiem edukacji, ukończył gimnazjum męskie, liceum, a następnie przystąpił do studiów w szkole, Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, którą ukończył z wyróżnieniem. Skierowany do pracy w latach 50. do przemysłu przetwórstwa rybnego w Świnoujściu. Po kilku latach aktywnej pracy przyłączył się też do pracy partyjnej. W 1957 roku został sekretarzem Komitetu Powiatowego Partii. W tamtym czasie po aktywnych działaniach do lat 60. w 1965 roku powrócił do pracy naukowej na Wyższej Szkole Ekonomicznej, później na Uniwersytecie Gdańskim. Przez całe swoje życie nigdy swoich lewicowych poglądów się nie wyzbył. Aktywnie w okresie młodości i okresu studenckiego uczestniczył w ruchu studenckim, był współzałożycielem studenckiego koła naukowego na swojej uczelni w tamtym czasie. Przez lata całe był opiekunem licznych magistrantów, o czym wspominamy w biografii profesora i w okolicznościowej broszurce, którą Państwu dostarczyliśmy. Panie profesorze, myślę, że w tak krótkich słowach trudno opisać życie 90-letniego człowieka, który mając tak wielu przyjaciół, jak tutaj zgromadzeni, ci, którzy przyszli dzisiaj nie mogli, a prosili o przekazanie życzeń i wyrazów uznania, więc łatwiej będzie chyba oddać głos z kolejnym osobom, które w sposób może bardziej kompetentny, czy może bardziej rozległy przedstawią pańskie dokonania, wyrażą swoje słowa uznania i opiszą współpracę wieloletnią. Ja ze swojej strony myślę, że będę wyrazicielem wszystkich działaczy naszego Stowarzyszenia Pokolenia, tu obecnych wiceprzewodniczącego Jacka Bibały, wiceprzewodniczącego Sylwestra Napierzyńskiego, sekretarza Bartłomieja Skrzypka i wielu, wielu innych, którzy tutaj są przy dzisiejszym spotkaniu. I pozwolę sobie jako pierwszy z licznych dzisiejszych pańskich przyjaciół przekazać w naszym wspólnym imieniu od działaczy i członków Stowarzyszenia Pokolenia skromny wyraz uznania, materialną pamiątkę. Nie będę już może czytał z racji tego, że czas, który dzisiaj możemy poświęcić na to wydarzenie, jest dość ograniczony. Chciałbym więc tylko tyle powiedzieć, że wielce szanowny panie profesorze, w imieniu działaczy Stowarzyszenia wspólnie z kolegą Bibałą pozwolę sobie taką pamiątkę panu pozostawić jako dowód wyznania, uznania i naszego szacunku dla pańskich dokonań.
A teraz, szanowni państwo, pozwólcie, że poproszę kolegę wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Jacka Gibałę, aby w imieniu założyciela Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, wieloletniego współpracownika i prezesa tego klubu, pana profesora Romina Pastusiaka, byłego marszałka Senatu, przekazał panu profesorowi Rybińskiemu wyrazy z szacunku i uznania. Bardzo proszę, Jacku. Wielce szanowny panie profesorze Rajmundzie Rybiński, czcigodny i dostojny jubilacie, szanowni państwo. Na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować za przesłanie mi zaproszeń na wasze tradycyjne, bo już 33. doroczne spotkanie koleżeńskie, które w dniu dzisiejszym odbywają członkowie Stowarzyszenia Pokoleń Wybrzeża Gdańskiego, i serdecznie pogratulować memu politycznemu przyjacielowi i byłemu posłowi Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejowi Różańskiemu za swoisty rekord dzisiejszej rzeczywistości społecznego, obywatelskiego działania, jakie w ramach zadań statutowych realizuje wasze stowarzyszenie, które będąc organizacją pozarządową posiada, co cenne oraz wyróżniające, statut organizacji pożytku publicznego. Podziwiam i serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Słowa szczególnej wdzięczności pragnę skierować również do zarządu, członków oraz działaczy Stowarzyszenia Klub Myśli Politycznej, serdecznie i gorąco pozdrawiając mojego następcę na funkcji przewodniczącego klubu, wielce czcigodnego pana profesora doktora habilitowanego Wojciecha Lamontowicza, który pełnił również funkcję posła w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, a która to funkcja była jedną z wielu licznych funkcji, czy też zaszczytnych jego obowiązków, jakie władze naszej ojczyzny po okresie jej transformacji powierzały profesorowi Wojciechowi Lamontowiczowi wraz z wysoce odpowiedzialnymi obowiązkami należytego reprezentowania na arenie międzynarodowej naszego kraju i jego najwyższych władzom. Dziś jako współzałożyciel Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, jego pierwszy przewodniczący, z ogromną satysfakcją odnotowuję, że pan profesor Wojciech Lamontowicz przy licznych i bardzo poważnych obowiązkach, które pełni, będąc czynnym zawodowo profesorem akademickim, a nadto cenionym znawcą i wykładowcą prawa, członkiem Senatu swojej uczelni, od wielu lat przewodniczy naszemu klubowi, efektywnie kierując jego pracami, za co bardzo serdecznie dziękuję, co również serdecznie podziwiam i czego bardzo szczerze gratuluję. Szanowni państwo, drodzy goście i przyjaciele, uznając, że choćby w części spełniłem swój obowiązek graniczący z moją ogromną wdzięcznością, serdecznego podziękowania za pamięć o mnie i zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Pozwólcie więc, że w chwili obecnej zwrócę się do mego przyjaciela Rajmunda, któremu z inicjatywy działaczy Stowarzyszenia Pokoleń Wybrzeża Gdańskiego wspólnie z Klubem Współczesnej Myśli Politycznej oraz przy udziale Fundacji Róży Luksemburg postanowiliście zorganizować swoisty benefis z okazji 90. rocznicy jego urodzin, które obchodził w dniu 11 sierpnia bieżącego roku. Drogi Rajmuncie, dziś pragnę tą drogą ponownie oraz publicznie potwierdzić wszystkie moje najserdeczniejsze życzenia, które w imieniu mojej małżonki, jak i własnym, składałem ci telefonicznie w dniu twoich urodzin. A jednocześnie serdecznie pragnę prosić, że przeprosić, że wcześniej już umówione terminy, a nadto przyjęte zobowiązania związane z moją pracą zawodową, społeczną i działalnością nie pozwoliły na podjęcie na dzisiejszy osobisty mój udział w spotkaniu z tobą i gronem naszych przyjaciół. Sądzę, że będzie to zrozumiałe i po przyjacielsku wybaczone. Dziękuję również raz jeszcze
przepraszam za swój brak udziału w waszej uroczystości. Muszę przyznać, że głęboko zastanawiałem się, co napisać w liście do ciebie z okazji twojej 90. rocznicy urodzin. Nie jest łatwe to, ani proste. Zapewne organizatorzy dzisiejszego benefisu przedstawią twoje liczne dokonania oraz osiągnięcia gościom, którzy postanowili przyjąć zaproszenia, aby osobiście złożyć ci swoje życzenia i okazać szacunek tobie oraz twoim dokonaniom życiowym, społecznym czy też politycznym, a nadto tym wątkom twojego życiorysu, które warte są szczególnego upamiętnienia. Chciałbym się przeto włączyć w ten szczególny nurt, który nazwałem wątki twojego życiorysu, które warte są szczególnego upamiętnienia, do czego, jak sądzę i o czym jestem głęboko przekonany, upoważnia mnie nasza długoletnia znajomość oraz długotrwała i sprawdzona przyjaźń, która, co należy podkreślić, powstała na bazie ideowego pomysłu pochowania w Gdańsku oraz w województwie pomorskim Stowarzyszenia Klub Współczesnej Myśli Politycznej, który to ideowy pomysł w tamtych czasach wydało się nam nieco szaleńczy, aby ładniej to określić, prekursorski, który praktycznie wspólnie, a w zasadzie w oparciu o twoją Rajmundzie osobę zrealizowaliśmy, zapewne ku radości, czy też słusznej dumie z naszego dzieła, które trwa i działa do dnia dzisiejszego i aby do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, jak zwykł często mawiać pan Jerzy Owsiak o swoim dziele. Od początku powstania klubu przez pierwsze 25 lat jego istnienia byłeś nieprzerwanie jego wiceprzewodniczącym, osobiście integrującym jego wielowątkową oraz szeroką działalność statutową, budząc mój bezgraniczny podziw oraz wielkie uznanie. Pamiętamy te tłumy na naszych cyklicznych spotkaniach klubowych, a często głębokie i merytoryczne toczące się spory. Okres naszej współpracy na niwie działalności klubu cenię sobie w sposób szczególny. W tym czasie między innymi pełniłem szereg stanowisk politycznych, jak i państwowych. Przez 15 lat miałem zaszczyt pełnić funkcję posła ziemi gdańskiej i wielokrotnie wyrażałem ci podziękowanie za pomoc wypełniania moich obowiązków poselskich. Jako marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej piątej kadencji byłem wówczas konstytucyjną trzecią osobą w państwie. Dziś chcę po raz pierwszy publicznie oświadczyć, że nigdy nie zwróciłeś się do mnie, drogi Rajmundzie, z żądaniem pomocy czy wsparciem osobistym dla siebie lub swoich najbliższych. Nie zabiegałeś, czy też, jak to się dziś określa, nie lobbowałeś na rzecz, za czymś, dla kogoś lub czegoś. Ten twój szacunek dla mnie oraz sprawowanego przeze mnie urzędu, a na to pełna świadomość, że wiele mogę pomóc, był tak wielki i serdeczny, że nigdy nie poprosiłeś o wsparcie czy też pomoc. Tą cechę twojego charakteru należy ci szczególnie wyróżnić, że mając możliwość, nie uznałeś za stosowne z niej skorzystać. Nasza znajomość i przyjaźń pozwala mi, Rajmundzie, dojść również do konstatacji, że nigdy w rozmowie ze mną lub w mojej obecności nie wyrażałeś żadnych opinii lub ocen o osobach, które znałeś. Nawet gdy cię o nie pytałem, często wyczuwałem, że masz być może złą opinię, ale jej nigdy nie wypowiedziałeś. I ta cecha twojego charakteru jest również godna zauważenia, gdyż wpisuje się w twój piękny życiorys, który szczególnie w dniu dzisiejszym należy upamiętnić. Często w przeszłości czytałem twoje opracowania, informacje, artykuły na tematy lewicy społecznej i jego polityki państwowej.
a była ich spora ilość, czy też pod Twoim